Paweł Chmielewski, PCH24 TV. Szczęść Boże. Witam Szanowni Państwo w programie Jaka jest prawda. Moim rozmówcą jest Grzegorz Górny, publicysta, autor licznych książek. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie redaktorze, wkrótce zacznie się, 1 listopada nawet, więc bardzo wkrótce zacznie się akcja Różaniec do Granic Nieba. Polacy, zresztą nie tylko Polacy, ale katolicy na całym świecie są wzywani do tego, żeby modlić się przede wszystkim jako wynagrodzenie za straszliwy grzech aborcji. Co to jest za akcja, której pan redaktor jest przecież ambasadorem? Jaka idea stała za tym, żeby takie coś w Polsce stworzyć? Może bym zaczął od takiego swojego wspomnienia, mianowicie kilkanaście lat temu przesłuchiwałem taśmy z egzorcyzmów Annelizy Michel i w pewnym momencie natknąłem się na taki fragment, to takim grubym męskim głosem ona odzywała. I w tym fragmencie pojawiło się takie zdanie tego wypędzanego demona, że w tej chwili piekło jest puste. Egzorcysta się zdziwił, jak to piekło puste, bo w tej chwili nie ma w nim w ogóle demonów. No ale gdzie są? I usłyszał odpowiedź, że wszyscy teraz jesteśmy w Bonn, w Bundestagu. I okazało się, że to był luty 1946 roku, kiedy w Bundestagu uchwalano ustawę zezwalającą na dokonywanie aborcji. I to jest nagrane, zapisane już 44 lata temu. I to doświadczenie przypomniało mi się, kiedy została ogłoszona akcja Różaniec do Nieba, dlatego że tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z pewną wojną duchową i to, co widzimy wokół siebie, trudno jest wyjaśnić inaczej niż wtargnięciem na arenę historii pewnego metafizycznego zła. I jeżeli to jest wojna duchowa, to musimy sięgnąć także po broń duchową. Taką najsilniejszą bronią jest różaniec, ale mamy też tajemnicę świętych obcowania i możemy także sięgnąć po wstawiennictwo tych, którzy orędują za nami u Boga już w tej chwili w Królestwie Niebieskim. I właśnie ta akcja Różaniec do Nieba odwołuje się do tego. Bo jeżeli mówimy o aborcji, to na świecie rocznie dokonuje się około 50 milionów aborcji chirurgicznych. Jeżeli to policzymy, cofając się wstecz, to okazuje się, że mamy już do czynienia z ponad 1 miliardem dzieci uśmierconych w ten sposób, a to oznacza, że w niebie jest cała rzesza niewinnych dusz, niewinnych istot, do których właściwie nikt się nie zwraca. Mało tego, nikt ich nie uważa nawet za ludzi. Tymczasem Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae pisał, że one obecnie przebywają u tronu Boga. Pisał, że matki, które te dzieci usunęły, mogą te dzieci prosić o przebaczenie, mogą za ich wstawiennictwem się modlić do Boga o pojednanie. I tutaj chodzi o to przebaczenie i pojednanie na różnych poziomach, bo ono dotyczy relacji do tego dziecka, relacji do rodziny, do otoczenia, a także relacji do samego Boga. I w tej akcji chodzi o to, żeby udać się w tych dniach 1-8 listopada na cmentarze i tam przy grobach naszych rodzinnych modlić się o przebaczenie i zadośćuczynienie za wszystkie grzechy aborcji, jakie dokonały się w naszych rodzinach wstecz przez wszystkie pokolenia, od tych, które znamy i których nie znamy. I żeby nie tylko prosić o to przebaczenie, o zadośćuczynienie, ale także, żeby za pośrednictwem, za wstawiennictwem tych dzieci prosić je o modlitwę. Bo można powiedzieć, że Polska znajduje się w takim olbrzymim syndromie postaborcyjnym, bo jeżeli policzymy, ile aborcji dokonało się w okresie komunizmu, a te liczby idą w miliony, to chodzi tutaj też o miliony osób, które na skutek tego doświadczenia bardzo często zamknęły się na łaskę Boga. I chodzi o to, żeby modlić się o ich otwarcie się na łaskę, o to przebaczenie, pojednanie, bo wiadomo, że nie toczymy walki przeciw krwi i ciału, że ta walka duchowa nie jest walką fizyczną, to jest walka duchowa. Tu nie chodzi o to, żeby kogokolwiek zniszczyć, ale wręcz przeciwnie, żeby pomóc tym, którzy są sami niszczeni przez grzech. Dlatego wzywamy wszystkich katolików do tego, aby w tych dniach 1–8 listopada zjawili się na cmentarzach i modlili się właśnie w tych intencjach, także mobilizując tą olbrzymią rzeszę dzieci nienarodzonych, orędujących przed tronem u Boga, bo jest to wielka siła modlitewna, po którą nikt nie sięga, do nich się nikt nie zwraca, a mówimy tutaj o ponad 1 miliardzie niewinnych dusz. Także bardzo Państwa zachęcam po sięgnięcie po tą broń duchową, różaniec i obcowanie świętych. Autorzy, czy może raczej organizatorzy tej akcji powołują się na objawienia Matki Bożej. Ja widziałem takie wystąpienie pana Macieja Bodasińskiego, który mówił, że tak jak w Fatimie Matka Boża przestrzegała przed wielką karą, która później na ludzkość rzeczywiście przecież spadła, tak później w latach 70., 80. jest Akita, jest Kibeho, są też inne objawienia, gdzie znowuż Matka Boża przestrzega przed wielką karą, przed katastrofami. Czy to włączenie się w tę akcję modlitewną Różaniec do Granic Nieba jest też takim przeciwdziałaniem, taką próbą przebłagania Pana Boga, żeby jednak do takich rzeczy nie dochodziło? Rzeczywiście mamy do czynienia z objawieniami maryjnymi pewnego nowego typu. Mianowicie mniej więcej do XIX wieku objawienia maryjne były dosyć rzadkie i miały charakter prywatny. Były skierowane raczej do jakichś założycieli wspólnot, do poszczególnych liderów świata katolickiego. Natomiast od roku 1830, czyli od objawienia przy Rue de Bac w Paryżu, mamy do czynienia z objawieniami, których adresatami często są bardzo prości ludzie, tak jak na przykład pastuszkowie, czy w La Salette, Lourdes czy Fatimie. I co ciekawe, tutaj Matka Boża prosi ich o przekazywanie tego orędzia dalej, że to przesłanie nie ma charakteru prywatnego, ale publiczny. I w XIX, a później w XX wieku miało miejsce więcej objawień maryjnych niż we wszystkich 18 stuleciach wcześniej. Jak się przeanalizuje treść tych objawień, to im bliżej naszych czasów, tym one mają charakter taki bardziej ostrzegawczy, alarmujący przed wydarzeniami, które mają nadejść i z tego powodu wzywający ludzi do nawrócenia. Jak wiemy, taki charakter miały objawienia w Fatimie, w Kibeho, w Akicie. Co ciekawe, objawienia w Fatimie tak naprawdę w całości zostały dopiero odsłonięte w roku 2000, kiedy Jan Paweł II polecił, żeby ujawnić trzecią tajemnicę fatimską i tam takim, można powiedzieć, bardzo przejmującym momentem jest scena, kiedy anioł z mieczem ognistym wzywa 3 razy pokuty, pokuty, pokuty. I to jest wezwanie, jak mówił Benedykt XVI, nadal aktualne, bo widzimy, że świat dzisiaj tonie w grzechach, a mało kto wzywa dzisiaj do pokuty. Nawet w czasach obecnej pandemii w modlitwach dominuje błaganie o pomoc, o ratunek, a nie ma w ogóle, albo bardzo rzadko pojawia się taka refleksja, żeby organizować na przykład nabożeństwa ekspiacyjne czy przebłagalno-pokutne, żeby prosić Boga o przebaczenie, tak jakby ludzkość w ogóle dzisiaj nie miała grzechów i nie odczuwała potrzeby pokutowania. I widzimy, że takich apelów nie ma także ze strony hierarchów, właściwie na całym świecie. I myślę, że to wezwanie tego anioła z Fatimy, pokuta, 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 jest naprawdę dzisiaj bardzo aktualne i bardzo potrzebne. Na koniec, panie redaktorze, ostatnie pytanie. Dlaczego tak właściwie akurat różaniec? Dlaczego ta akcja ma polegać na modlitwie różańcowej? Dlaczego to właśnie modlitwa różańcowa jest tą najlepszą bronią, jaką dysponujemy? Narodziny Różańca wiążą się ze świętym Dominikiem i objawieniem maryjnym, którego on doświadczył, kiedy otrzymał od Matki Bożej tą modlitwę różańcową. I to okazała się najskuteczniejsza broń przeciwko herezji Katarów. Okazało się, że dzięki tej modlitwie różańcowej udało się dokonać nawrócenia bardzo wielu albigensów. I co ciekawe, oni, Katarzy, nie tylko zaprzeczali bóstwu Jezusa, ale w ogóle oni byli przeciwni materii. Oni uważali, że materia jest złem, że Bóg nie mógł wcielić się w człowieka, bo materia ciała ludzkiego jest zła, że Bóg nie może przebywać w konsekrowanym chlebie, bo materia chleba jest z natury zła. I ta modlitwa Zdrowaś Mario właśnie mówi o tym, że Bóg wchodzi w materię. Bóg wciela się w człowieka. I ta prawda jest podawana w sposób modlitewny, czyli w sposób duchowy. I okazało się, że ona jest w stanie oddziaływać bardzo mocno. Zresztą w tym samym kontekście warto przywołać słynną modlitwę świętego Franciszka z Asyżu, która była taką wielką pochwałą stworzenia, słońca, przyrody, natury. I dzisiaj często się to interpretuje w takim kluczu ekologicznym, wymiar właśnie takiej polemiki z Katarami, którzy uważali świat stworzony, słońce, przyrodę za zło. I święty Franciszek im mówił, że nie, że to jest stworzenie Boże, a co stworzył Bóg jest dobre. Natomiast wracając do różańca, trzeba przypomnieć, że później modlitwa różańcowa towarzyszyła wielu takim konfliktom, sporom, takim przełomowym momentom w dziejach Kościoła i stanowiła bardzo silne modlitewne wsparcie w obliczu tych wyzwań. Tak było chociażby podczas bitwy pod Lepanto w 1571 roku, kiedy papież Pius V zarządził modlitwę różańcową w czasie, kiedy trwała owa bitwa. I flota chrześcijańska wydawała się być skazana na porażkę z przeważającą armadą wroga, floty muzułmańskiej, a jednak odniosła znakomite zwycięstwo i wtedy powszechne było przekonanie, że jest to zasługa Matki Bożej Różańcowej, dlatego też Pius V wprowadził do kalendarza katolickiego takie właśnie święto. I tutaj można podać jeszcze wiele innych przykładów skuteczności tej modlitwy różańcowej, jak chociażby bitwa pod Chocimiem w 1621 roku przeciwko nawale tureckiej, kiedy też na terenie Korony Polskiej zarządzono modlitwy różańcowe w czasie, gdy wojska polskie i kozackie były oblężone przez Turków i właściwie nie dawano im szans na obronę. Także w starciu z siłami wrogimi chrześcijaństwu ta modlitwa okazuje się bardzo skuteczna. Zresztą mówi też o tym doświadczenie nie tylko wielkich zbiorowości, wielkich wspólnot, ale także pojedynczych ludzi. Istnieje mianowicie bardzo wiele świadectw osób, które dzięki modlitwie różańcowej wyzwoliły się od różnych wpływów zła i ich droga ku Bogu dzięki temu stała się bardziej prosta. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za te słowa wyjaśniające trochę i sens modlitwy różańcowej i za zachętę do udziału w akcji Różaniec do Granic Nieba. Więcej informacji na ten temat mogą wszyscy nasi widzowie pozyskać, choćby wpisując w wyszukiwarkę Różaniec do Granic Nieba. Zachęcam do tego, żeby się w tę akcję włączać, żeby modlić się na różańcu od 1 do 8 listopada. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem.